Tomasz Zubilewicz, zapraszam. Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. Witam. Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry, witam. Dobry wieczór. Zapraszam na kawałek dobrego futbolu. Zaskoczony, bo widzą, że słabo piszą, prawda? To chociaż dobrze grają w piłkę. Jagoda, oczywiście on ma przyszłość wspaniałą, bo wygrywa cały czas tą drużyną dziennikarską. Po co my gramy trzema ludzi? Poznajemy także nocne uroki życia w SUS, ale mogę zapewnić rodziny zawodników, że wszystko jest pod kontrolą. Straciliśmy jedną bramkę, tak? Straciliśmy. Najbardziej lubię oglądać, jak strzela rzuty wolne Ronaldinho. Nie wszyscy, bo to nie tylko dziennikarze, nie tylko fotoreporterzy codziennie budują gazetę. Mamo, tato, dziękuję Wam bardzo. Wolę grać z tyłu, jakoś tak lepiej to się wszystko ogarnia. Musimy jednak jeszcze uprzedzić, że w tym wyżu noce będą bardzo zimne. Biometr z niekorzystnego przechodzi w obojętny, a reszta już zależy od naszych piłkarzy. No ja widzę, że ja najlepiej z tych dwóch wypadam w telewizji. Zasadne jest pytanie, co z tą Polską, bo na dziś to wygląda tak, że jesteśmy w lesie. To już chyba był 1027 w tym sezonie mecz Polonii, mecz ostatniej szansy. Arka zagrała konsekwentnie w obronie. To coś nowego. Gwałty na zlecenie, bez zlecenia zresztą też. Amfetamina. Produkcja, dystrybucja, masturbacja. To jest naprawdę piękne, że mogę wykonywać zawód, który kocham, który jest moją pasją. Nie ma takich piłkarzy charyzmatycznych, którzy by, nie wiem, potrafili rządzić szatnią. Fajnie, że trener mnie w ogóle powołał, że takie kadry na to spotkanie, także mam nadzieję, że dostanę szansę. Zrobię wszystko, żeby ten Oscar nie był moim ostatnim, także będę się starał. Panowie, pamiętacie jakiś nudny mecz między Wisłą a Krakowią? Ale skąd, no! Puścił prysznic, wykąpał się, ubrał się z powrotem, powiedział dwa słowa, salam aleikum, salam aleikum, no i wyszedł. Jennifer, dobrze powiedziałem? Ta czarownica tak się nazywała? No, Jennifer. Jan Nowicki za chwilę się przyzna, że nie jest rdzennym kibicem Wisły. Nadala gnębi jakaś kontuzja, więc on w ogóle nie chciał grać. Amerykanie świetnie potraktowali Davis Kepa. Lubicic być może płaci wysoką cenę za poprzedni sezon, który był bardzo dla niego udany. Takiej drużyny jak Inter, o takim potencjale, o tak dużej liczbie doskonałych zawodników jest kilka. Może rzeczywiście od czerwca Mourinho będzie trenerem Interu.
Torino, Atalanta to są zespoły, które wniosły coś świeżego, ciekawego. Żaden z piłkarzy po tym spotkaniu nie jest bliżej podróży do Niemiec z reprezentacją, no chyba, że ktoś wybiera się jako turysta. W poniedziałek w gazecie w Kielcach będzie płyta z przebojem. Będziemy chcieli zrealizować program rewitalizacji dzielnicy przemysłowej. Jak również utworzenie dwóch nowych posterunków dla dzielnicowych, dzielnicy Modlin Twierdza i dzielnicy Osiedle Młodych. Fajnie byłoby, gdyby Marsylia wróciła do tej najwyższej ligi europejskiej. I odkąd Gilakom przyszedł do PSG, to są same problemy. Oni wychodząc na swój stadion na Parc des Princes, już chyba mają miękkie nogi, są przestraszeni. Patrząc na formę obu zawodników, raczej bym typował Hasa na zwycięstwo. Zobaczycie, że Niemcy wygrają debla, a w niedzielę będą dwa zwycięstwa Chorwatów. Pierwsza porażka polskich piłkarzy ręcznych na Mistrzostwach Świata. Na lodowisku w Warszawie Dorota i Mariusz Świtkowie zajęli trzecie miejsce w rywalizacji parasportowych. Nie był to najprzyjemniejszy weekend dla zespołów z Birmingham i okolic. Alex Ferguson kipiał ze złości, potem był wściekły na m.in. Wayne'a Rooney'a. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę. Ja również dziękuję. Było ciężko. Jesteśmy z siebie dumni, że wytrwaliśmy do końca.